Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Ola. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie podsumowanie dotyczące lasagni cebulowych. Opowiem Wam, jakie kompozycje wybrałam sobie na ten sezon, jak dobieram sobie tulipany i inne rośliny cebulowe. Opowiem Wam oczywiście o moich wszystkich cebulowych wzlotach i upadkach, także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam na ten odcinek. Tak naprawdę moje poprzednie odcinki wszystkie dotyczyły po części roślin cebulowych, bo opowiadałam Wam, jakie rośliny cebulowe będę właśnie, jakimi roślinami cebulowymi będę obsadzała moje rabaty, czym ozdobiłam swój nowy warzywnik. Natomiast dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na lasagniach cebulowych. Opowiem Wam tak od A do Z, na co zwracam uwagę. Zazwyczaj jaką ziemię wybieram, także o tym wszystkim sobie opowiemy. Chciałabym też poruszyć temat cebulek, czyli ich jędrności, zdrowotności i jak ja sobie mniej więcej dobieram właśnie odmiany tulipanów i innych roślin ozdobnych. Przyznam się od razu szczerze, że zanim wypracowałam sobie swój system obsadzania roślin cebulowych, miałam kilka takich wzlotów i upadków. Te upadki skumulowały mi się rok po roku. Dzięki temu po prostu mam już, powiedzmy, doświadczenie, wiem, co mam unikać w swoim ogrodzie. Pamiętajcie, że każdy z nas będzie miał inne warunki do przechowywania tych donic i o tym też chciałabym potem powiedzieć. Natomiast takimi trzema ważnymi czynnikami, które będą miały wpływ na to, czy nasze cebulki i w ogóle nasze rośliny cebulowe w donicach przeżyją, będzie po pierwsze drenaż w donicy, dobra jakość cebulek, no i oczywiście dobre podłoże. Tutaj już na wstępie musimy się skupić przy selekcji tych naszych cebulek, żeby naprawdę nie sadzić żadnych nadpleśniałych czy nadgnitych cebulek. Ja już Wam o tym mówiłam, że mam teraz taki nawyk. Przy sadzeniu każdej pojedynczej cebulki, przy wrzucaniu jej do dołka, ja ją delikatnie ściskam. Jeżeli poczuję, że ona jest za mało jędrna, że pojawia się jakiś wysięg czy też płyn z tej cebulki, to od razu ją odrzucam. To samo, jeżeli ja używam roślin cebulowych do donic, nigdy nie sadzę nawet cebulki, która ma delikatną plamkę z pleśni, bo po prostu nie mam pewności, czy później ta pleśń się dalej nie rozwinie i przejdzie na kolejne cebulki. I wtedy przez tą może naszą taką oszczędność z jednej zgniłej cebulki możemy stracić po prostu całe nasze nasadzenie. Sama nazwa lasagni cebulowych wzięła się oczywiście od nazwy dania, no bo tutaj to warstwowe ułożenie na przemian ziemi i roślin cebulowych przypominały właśnie tą warstwowość dania. I w samym zamyśle te nasze lasagnie cebulowe i te wszystkie nasze donice miały być po prostu zrobione tak na bogato, miały być zrobione bardzo ozdobnie, bo pamiętajcie, że wybierając rośliny cebulowe, przedłużamy sobie po prostu kwitnienie, przedłużamy sobie ozdobność tej donicy, bo nawet jeżeli wybierzemy sobie tylko i wyłącznie tulipany do naszych donic, to tutaj też warto by było wybrać minimum dwie odmiany tulipanów, tak żeby sprawdzić jeszcze termin ich kwitnienia, żeby na przykład był to tulipan wcześniej kwitnący i późno kwitnący, więc tutaj też fajnie sobie żonglować tym terminem kwitnienia. Jeżeli naprawdę obsadzimy te nasze donice i tulipanami, narcyzami, hiacyntami i krokusami, bądź też innymi roślinami drobnocebulowymi, które wcześniej kwitną, to tutaj naprawdę możemy uzyskać kilka miesięcy kwitnienia, taką ozdobną donicę na kilka miesięcy. Jeżeli chodzi o pojemniki, których ja używam do tych moich wszystkich lasagni, co roku są to te same pojemniki, czyli używam starych bali, używam koszy wiklinowych, które są wyściełane folią, tak żeby tutaj później przy tych nawadnianiu innych donic, innych nasadzeń, takich już w trakcie sezonu, te rośliny miały skąd pobierać w ogóle tą wodę. Używam również takich zwykłych wiader ocynkowanych. One mi się świetnie sprawdzają jako osłonki. Natomiast ja te moje lasagne sadzę najpierw w donicach produkcyjnych i dopiero te donice produkcyjne ustawiam w tych moich wszystkich wiaderkach i innych naczyniach, które po prostu imitują mi osłonki. Dlatego, że w tych donicach produkcyjnych mam już zrobione otwory. Jeżeli Wy nie chcecie używać żadnych donic produkcyjnych, chcecie użyć tylko i wyłącznie na przykład wiaderka lub bali, to musicie tutaj zadbać o otwory drenażowe, czyli musicie po prostu przewiercić jakieś dziury i dodatkowo wysypać warstwę drenażową. Tak naprawdę tą warstwą drenażową może być żwirek, może być keramzyt, mogą być potłuczone cegły i doniczki lub talerze, ale powiem Wam, że ja nigdy w życiu takich potłuczonych talerzy nie miałam do tego drenażu. Jeżeli miałabym Wam doradzić
czego użyć, to niech to będzie drenaż lekki, tak żeby później wiosną przy przenoszeniu tych wszystkich naszych donic z roślinami cebulowymi, żeby po prostu nie trzasnął nam kręgosłup, no bo wiosną jest naprawdę masę tej pracy, masy wynoszenia, przenoszenia, więc to dźwiganie akurat w tym przypadku no jest nam zbędne, więc wybierajmy jak najlżejszy drenaż. Wielkość donicy. Wielkość donicy też jest ważna i tutaj tak naprawdę ona będzie uzależniona od tego, jaką ilością będziemy chcieli ją obsadzić, jeżeli chodzi o rośliny cebulowe, bo jeżeli naprawdę będziemy chcieli mieć taką donicę naprawdę na bogato, bardzo ozdobną i będziemy używać zarówno tulipanów, narcyzów, hiacyntów, jak i innych malutkich cebulek, to wydaje mi się, że taką minimalną wysokością doniczki byłoby 30 cm. Pamiętajcie też, że od spodu donicy do pierwszej warstwy roślin cebulowych powinno być tak mniej więcej 10-15 cm ziemi. Także najpierw wysypujemy tą 10-15 cm warstwę ziemi i dopiero wtedy układamy nasze rośliny cebulowe. Ziemia. Tutaj ziemię czy podłoże musimy wybierać jak najbardziej przepuszczalne. Jeżeli do tej pory używaliście Waszego kompostu, bo wiecie, że Wasz kompost jest fajny, pulchny, przepuszczalny, to jak najbardziej możecie go używać. Tutaj wspominam też w moim poprzednim filmie, że jeżeli ja bym używała swojego kompostu, bo też tak nieraz robiłam, chociaż akurat nie do roślin cebulowych, tylko po prostu do obsadzania roślin jednorocznych, to nawet na ten swój kompost wysypywałam warstwę ziemi z worka, dlatego że to podłoże jest po prostu wolne od chwastów, więc tutaj tak naprawdę tą warstwą podłoża przyduszałam chwasty, nasiona chwastów, które mogłyby mi wybić z mojego kompostu. Natomiast dobierając moje podłoże i dobierając moją ziemię z worka, zawsze po otwarciu takiego worka sprawdzam dłońmi, sprawdzam rękawicami, czy ta ziemia ładnie się, czy te bryłki po prostu ładnie się rozpadają. Jeżeli uznam, że podłoże jest na tyle zbite i na tyle wilgotne, to dla swojego świętego spokoju i dla dobra tych moich cebulek staram się rozluźnić jeszcze dodatkowo to podłoże. I tutaj zazwyczaj jest to piach lub perlit, bo tym dysponuję. Oczywiście Wy możecie również dodać to, co macie. Może być to jeszcze vermiculit bądź też ziemia liściowa. Ona też jak najbardziej nadaje się do takiego rozluźnienia czy też rozpulchnienia takiego podłoża. No dobrze, a więc mamy wybrane cebulki, piękne, jędrne i zdrowe, mamy odpowiednio przepuszczalne podłoże, mamy też wybrane nasze pojemniki z otworami drenażowymi, no i co dalej ja wsypuję do tych moich donic. Ja już nie dosypuję żadnych nawozów, zaprawiam cebulki jedynie mączką bazaltową, ona ma w sobie krzemionkę, ma też w sobie różne tlenki, takie, które zapobiegają też gniciu i innym patogenom, natomiast nie dodaję już żadnych nawozów. Uważam po prostu, że wszystko najpotrzebniejsze, to co ten tulipan czy narcyz ma do wydania tego kwiatu, ma już zmagazynowane w swojej cebulce, więc żadnych dodatkowych nawozów już do tych lasagni cebulowych nie dodaję. Zanim przejdziemy sobie do tej warstwowości i do tej kolejności układania roślin cebulowych, chciałabym powiedzieć jeszcze o samym doborze tych wszystkich odmian. Tutaj tak naprawdę możemy go sobie podzielić na taki dobór roślin ze względu na kolorystykę i na termin kwitnienia. Oczywiście kolorystyka jest bardzo indywidualną kwestią. Mi się co roku podobają troszeczkę inne odcienie, troszeczkę inne kompozycje. Na przykład w tym roku bardzo wpadło mi w oko takie połączenie, gdzieś rzuciło mi się w oczy na Instagramie. Było połączenie właśnie takich pomarańczowych tulipanów z lekkim różowym rumieńcem. Potem były tulipany Queen of the Night, czyli czarne i do tego były dodane fioletowe rośliny cebulowe. Naprawdę w zamyśle uważam, że to powinno wyglądać naprawdę super, ale tutaj musimy się też skupić właśnie na tym terminie kwitnienia. I to jest właśnie, tą zasadą kieruje się nie tylko przy obsadzaniu roślin cebulowych w donicach, ale też na rabatach. Jeżeli decyduję się na przykład na narcyzy, to staram się wybrać dwie odmiany i sprawdzam zawsze termin kwitnienia, tak żebym wybrała narcyzy wcześnie kwitnące i późno kwitnące, żeby na jednej rabacie przez dłuższy czas faktycznie kwitły mi te rośliny cebulowe, żeby wycisnąć jak najwięcej kwiatów z małego poletka. Jeżeli wybieram czosnki na moją różankę, to też wybieram różne czosnki. Purple Sensation jako te czosnki wcześnie kwitnące, później gladiatory bądź też globmastery i na samym końcu ambasadory.
ambasadory, jako te fioletowe kule, które naprawdę późno, późno kwitną. I tak samo staram się robić przy obsadzaniu lasagni. Jeżeli na przykład robię warstwę z dwóch odmian tulipanów, to staram się, aby jedna odmiana tulipanów była tą odmianą wcześnie kwitnącą, no a druga odmiana tą późno kwitnącą. Tak, żeby faktycznie te lasagne były ozdobne przez dłuższy czas, bo mówiłam Wam, że taką w zamyśle właśnie te nasze lasagne cebulowe miały być nie tylko takie bardzo ozdobne, takie na bogato, ale też miały być ozdobne przez dłuższy czas, żeby po prostu one zdobiły nam przez kilka miesięcy. Wiem też, że niektórzy te rośliny cebulowe dobierają pod kątem wysokości. Natomiast przyznam Wam się szczerze, że ja nigdy nie zwracałam uwagi na to, czy dany tulipan jest niski bądź też wysoki. Wydaje mi się, że głównie ze względu na to, że nigdy nie miałam problemów właśnie z wykładaniem ich się na boki ze względu na tą ich wysokość, bo zawsze pomiędzy tymi tulipanami sadziłam właśnie hiacynty bądź też narcyzy. I wydaje mi się, że to jest właśnie taki klucz, że jeżeli martwicie się, że te Wasze tulipany faktycznie są tymi odmianami wysokimi, a chcecie je posadzić do donic, to tak naprawdę takim naturalnym stelażem dla tych łodyg tulipanów będą właśnie przestrzenie wypełnione narcyzami bądź też hiacyntami. One będą stanowiły taki naturalny stelaż, takie naturalne podpory dla tych wysokich łodyg tulipanów. I przechodzimy do kolejności układania tych warstw roślin cebulowych w naszych lasagniach. Tutaj tak naprawdę musimy się cofnąć z tym terminem kwitnienia i pozwolicie, że tutaj też wykorzystam te moje filmiki instruktażowe z poprzedniego filmu. Na samym dole układamy warstwę tulipanów jako roślin cebulowych, które będą kwitły nam w domyśle najpóźniej. Nad nimi układamy warstwę narcyzów i hiacyntów, bo one będą kwitły troszeczkę wcześniej. Będą wychodziły po prostu z ziemi i kwitły przed tulipanami. A na samej górze tych naszych lasagni cebulowych będziemy układać warstwę roślin takich drobnocebulkowych, wcześniej kwitnących. Czyli mogą być to szafirki, krokusy, przebiśniegi, czy też irysy żyłkowane, puszkinia, cebulica syberyjska. To będą wszystkie rośliny cebulowe takie drobne, malutkie. One też będą najwcześniej nam kwitły, dlatego będą się znajdowały na samej górze. Na samej górze roślin tych lasagni cebulowych. Mówiłam Wam też kiedyś, że mam taki system, że jeżeli nie umiem odróżnić, czy cebulka jest, gdzie w ogóle ma górę, a gdzie dół, to ja po prostu sadzę ją bokiem, tak żeby po prostu ułatwić jej faktycznie wypuszczenie tego pędu. Uważam, że sadzenie bokiem jest zdecydowanie dla niej lepsze niż sadzenie do góry nogami. I tutaj przy takim warstwowym właśnie sadzeniu, przy warstwowym układaniu tych naszych roślin cebulowych, nie musimy tak bardzo skupiać się na tym, żeby faktycznie cebulkę, na przykład narcyza, posadzić delikatnie z boku cebulki tulipana, no bo przecież jak ją zasypiemy warstwą ziemi, to już nie jesteśmy w stanie dokładnie stwierdzić, gdzie wcześniej kładliśmy te cebulki tulipanów. One sobie poradzą. Ten pęd kwiatowy tulipana naprawdę ominie te narcyzy i tutaj też nie musimy się tak martwić, jeżeli chodzi o głębokość tego sadzenia. Dlatego, że jeżeli sadzimy nasze cebulowe do ziemi, no to tutaj istnieje ta zasada dwukrotności czy też trzykrotności, jeżeli chodzi o wysokość cebulki. Jeżeli mamy po prostu cebulkę, no to musimy sobie mniej więcej sprawdzić, jaką ma wysokość i sadzić ją na dwukrotność jej wysokości. Przy takich glebach naprawdę zbitych i gliniastych, jeżeli mamy podłoże bardziej przepuszczalne, no to tutaj sadzimy ją na trzykrotność tej wysokości. Natomiast w tych lasagniach cebulowych aż tak tą głębokością nie musimy się martwić. Tutaj naprawdę ta warstwa ziemi pomiędzy jedną a drugą warstwą roślin cebulowych może być naprawdę cieńsza. Natomiast tutaj skupiłabym się na stykaniu roślin tych cebulek na jednej warstwie. Układając te wszystkie moje warstwy, jeżeli już wiem, gdzie jest góra, a gdzie dół, jeżeli mniej więcej już sobie ułożę tak jakby ilościowo te cebulki, to zazwyczaj po opruszeniu je mączką, ich mączką bazaltową, nie kładę na styk jednej cebulki obok drugiej. Staram się po prostu, żeby one miały przestrzeń, bo tutaj chodzi mi właśnie o to zagniwanie. Najczęściej zagniwają nam tulipany, natomiast no czasami pod tymi łuskami innych roślin cebulowych my nawet nie jesteśmy w stanie dojrzeć tej pleśni i tutaj po prostu lepiej posadzić je troszeczkę szerzej, żeby zapobiegać właśnie temu zagniwaniu, żeby ta pleśń nie przeszła z jednej cebulki na drugą.
Także jeżeli chodzi o obsadzanie lasagni cebulowych, to wydaje mi się, że temat mniej więcej wyczerpamy i że już mamy to za sobą. Zostało tylko kwestia podlewania i przechowywania tych lasagni. Tutaj sporo osób pytało mnie właśnie w komentarzach pod poprzednim filmem, czy ja podlewam te moje lasagne cebulowe i gdzie przechowuję oczywiście te moje donice. Powiem Wam tak. Jeżeli zauważę, że to moje podłoże jest na tyle mokre i wilgotne po tworzeniu worka, że naprawdę czuję tą właśnie wilgoć przez te rękawice, to ja tych lasagni cebulowych nie podlewam. Do momentu kiełkowania, czyli do momentu, kiedy my zauważymy dopiero takie świeże, zielone kiełki roślin cebulowych, to do momentu kiełkowania te cebulki nie potrzebują ani światła, ani wody w nadmiarze. Bo naprawdę główną przyczyną niepowodzeń tych lasagni cebulowych było właśnie nadmierne podlewanie i ten zastój z wodą. Dlatego ja teraz lasagni cebulowych, faktycznie jeżeli to moje podłoże jest świeże i bardzo mokre, nie podlewam. Ewentualnie bliżej wiosny, ale to też delikatnie, przez całą zimę moje donice stoją bez żadnego podlewania. Oczywiście co kilka tygodni kontroluję tą wilgoć w podłożu, kontroluję, czy nie dostały się do tych moich donic jakieś gryzonie. Natomiast zazwyczaj podlewam w momencie, kiedy widzę zielone kiełki, dopiero wtedy delikatnie, właśnie tak naprawdę nie podlewam, a zwilżam to podłoże i zaczynam je wystawiać. A dlaczego zaczynam je wystawiać? Dlatego, że ja tych moich lasagni cebulowych nie trzymam na zewnątrz. Na początku wszyscy faktycznie doradzali, żeby te rośliny cebulowe zostały pod chmurką. Czyli tak jak po prostu je obsadzamy, to tak, żeby gdzieś stały na zewnątrz. I powiem Wam, że mi się to akurat nie sprawdziło. Znam osoby, które zadołowują w warzywniku te swoje lasagne cebulowe i one po prostu przepięknie im rosną. Potem wiosną, kiedy zaczynają kiełkować z tych donic, to moje koleżanki wyciągają je z warzywnika, wkładają do takich osłonek i tak naprawdę mają problem z głowy. Znam osoby, które faktycznie trzymają cały sezon rośliny te cebulowe w lasagniach na dworze i też jest, nic im nie jest. Natomiast ja wtedy poniosłam naprawdę klęskę. Z racji tego, że nie mam osłoniętego i zadaszonego miejsca na dworze, w którym w ogóle mogłabym trzymać i przechowywać te moje lasagne cebulowe, zdecydowałam się na trzymanie ich w garażu i to był właśnie strzał w dziesiątkę, dlatego że mimo ustawienia moich donic jak najbliżej ściany budynku, myślałam, że ten wiatr z deszczem i ze śniegiem nie będzie zacinał, no to jednak tej wilgoci było i tak za dużo i te tulipany i inne rośliny cebulowe zgniły. Natomiast odkąd zaczęłam trzymać moje lasagne cebulowe w garażu, no to zaczęłam osiągać sukcesy. Natomiast były jeszcze pytania o garaż. Mój garaż jest nieogrzewany, jest wolno stojący, więc tam różnica temperatury według środka, a tej temperatury, jaka panuje na zewnątrz, może się mniej więcej ta temperatura różnić, nie wiem, 3 może stopniami maksymalnie. Więc tam jest naprawdę zimno. Jedyne, co się staram jeszcze zrobić, to nigdy nie stawiam tych moich donic bezpośrednio na betonie. Stawiam je sobie na stole, bądź też nad jakimś takim podwyższeniu. To też jest w sumie taka moja ochrona przed jakimiś gryzoniami. Zawsze gdzieś tam mam z tyłu głowy, że do tego garażu może wejść mysz. I w momencie, kiedy wiosną widzę, że z tych moich lasagni cebulowych zaczynają wystawać kiełki, to jest moment, w którym ja wystawiam te moje donice na zewnątrz. Jednak nadal staram się ustawiać blisko ściany, już wtedy tym roślinom cebulowym faktycznie troszeczkę więcej jest wilgoci potrzebne, ale nigdy nie stawiam bezpośrednio na otwartej przestrzeni, tak żeby ulewne deszcze jeszcze pozalewały mi te moje lasagne, tylko gdzieś właśnie tak blisko ściany budynku. Wiem też, że niektóre osoby przetrzymują lub chcą przetrzymywać swoje lasagne cebulowe w szklarni. I powiem Wam, że u mnie to się średnio sprawdziło. Po pierwsze z powodu norlic, dlatego że one są przez całą zimę aktywną i wyjadły mi warstwę krokusów z tych moich lasagni. A po drugie w szklarni wystarczy, że czasami w grudniu czy w styczniu są takie 2-3 tygodnie mocnego słońca i w szklarni potrafi być naprawdę, naprawdę wysoka temperatura i to wpływa po prostu na podpędzanie i przyspieszanie kiełkowania
i wzrostu tych naszych roślin cebulowych. Jeżeli faktycznie zależy Wam na tym, żeby podpędzić kwitnienie tych naszych lasagni, bo chcecie mieć najpierw piękne, kwitnące, ozdobne donice gdzieś przed wejściem do domu, a później dopiero podziwiać tulipany czy inne rośliny cebulowe na rabatach, to jak najbardziej możecie tak zrobić, że właśnie wynieście do szklarni, żeby tutaj te nasze cebulowe podpędzić. Natomiast jeżeli chcecie podziwiać lasagne cebulowe w takim standardowym okresie kwitnienia tych wszystkich cebulek, no to ja bym jednak nie trzymała ich w szklarni. I wiem też, że niektórzy z Was nie mają do dyspozycji ogrodów, gdzie mogą co chwila wychodzić i kontrolować lasagne cebulowe, bo macie na przykład tylko działki takie miejskie, a Wasze lasagne przetrzymujecie na balkonie. Więc tutaj będę posiłkowała się doświadczeniami moich koleżanek, które również w taki sposób lasagne uprawiają i trzymają. Moje koleżanki te wszystkie lasagne cebulowe na balkonie grupują jak najbliżej ściany budynku i osłaniają je workami foliowymi, tak żeby ten zacinający śnieg czy deszcz jeszcze podczas jesieni, zimy czy też wczesnej wiosny nie zalewał i nie powodował gnicia tych cebulek. W momencie, kiedy widzą, że te cebulki zaczynają kiełkować, zdejmują worki, zaczynają delikatnie nawozić, podlewać te lasagne cebulowe, no i w taki sposób również osiągają sukces. Więc tak naprawdę tutaj musimy naprawdę wybrać taką metodę uprawy i przechowywania tych naszych lasagne cebulowych, dostosowaną do tego, jakie my mamy warunki, na co możemy sobie pozwolić czasowo. I co robimy później z tymi naszymi lasagniami cebulowymi w trakcie ich kwitnienia lub też po kwitnieniu. Tutaj nagrałam na ten temat film, co w ogóle robić z tymi cebulkami właśnie z donic. Jeżeli wybraliście do Waszych lasagni tulipany, które wiecie, że są takie chętnie i silnie namnażające się, które powtarzają kwitnienie, to możecie pokusić się o właśnie wysuszenie i posadzenie ich jesienią na miejsca docelowe. I wtedy ja się staram przez ten cały sezon, przez ten cały czas, kiedy ja podlewam te moje lasagne, to dodawać do wody nawozu, tak żeby dodatkowo wzmocnić te cebulki. I obrywam przekwitnięte kwiatostany tych tulipanów. Natomiast w tym sezonie, w tym roku zdecydowałam się na tulipany takie bardziej ozdobne, pełne, które wiem, że w przyszłym roku na pewno mi nie zakwitną i nie będę sobie zaprzątała tym głowy, one trafią na kompost. Natomiast wszystkie szafirki, krokusy i narcyzy jak najbardziej zostawię i będę chciała je wysuszyć przez ten sezon letni, żeby powtórnie je posadzić na rabatach. Więc tutaj tak naprawdę w zależności od tego, co chcecie zrobić z tymi cebulkami, możecie się poświęcić swój czas, poczekać, aż te wszystkie liście roślin cebulowych obeschną, oczyścić, wysuszyć, przechować te cebulki do jesieni, bądź też po prostu razem z tą ziemią wrzucić je na kompost. Tutaj tak naprawdę musimy coś wybrać. Ja Wam podlinkuję ten film, może akurat Wam się przyda. Moi drodzy, dobrnęliśmy do końca. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Następnym razem, jak się tak mocno rozgadam, to Was ostrzegę na początku filmu, żebyście przygotowali sobie termos i kanapki na czas trwania tego filmu. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam i mam też nadzieję, że film Wam się spodobał. Ja już w głowie szykuję dla Was jakieś nowe tematy, nowe odcinki. Cały czas rozmyślam, o czym będę Wam opowiadała zimą, przez ten okres zimowy. Mam parę pomysłów, ale to myślę, że jeszcze na ten temat sobie porozmawiamy wspólnie. Tymczasem bardzo dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do końca. Dziękuję za wszystkie kciuki w górę i subskrypcje. A z Wami się żegnam, pozdrawiam Was serdecznie i ściskam. Do zobaczenia niedługo. Pa, pa!